z serii Babar. Podpis żółwia. Żeglarzy to jest pieśń, żeglarzy to jest pieśń. Hej ho, żeglarzy, którym wieje w żagle wiatr. Wszyscy na pokład, wybrać żagiel. Ruszcie się, bo poczujecie gniew pirata Zielona Broda. Zielona Broda? Wszystkie inne kolory już wykorzystano. Co za wspaniałe popołudnie. Jak to dobrze, że mamy to jezioro, prawda, mamo? Rzeczywiście, kochanie. Wiesz, że kiedyś z powodu zanieczyszczenia omal nie straciliśmy naszego jeziora? Co to jest zanieczyszczenie? To coś bardzo niedobrego. Do zanieczyszczenia dochodzi, kiedy do jeziora wrzuca się śmieci. Śmieci? Dawno temu, kiedy wasza mama i ja byliśmy młodzi, jezioro Celestogrodu było bardzo zanieczyszczone. Nie wiedzieliśmy wtedy, że poddani Rataksasa od wielu lat wrzucają śmieci do rzeki. A wody tej rzeki wpływały niestety do naszego jeziora. Zanim to odkryliśmy, jezioro było tak brudne, że nie mogliśmy nawet pić z niego wody. Musieliśmy coś z tym zrobić. Wówczas jako król Celestogrodu poprosiłem sąsiednie królestwa, by głosowały za całkowitym zakazem zanieczyszczania. Rozpisałem również konkurs na najlepsze sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu jeziora i szukałem kogoś, kto by uświadomił zwierzętom, że nie możemy zanieczyszczać naszego środowiska, naszego jeziora. Proszę pana! Szukałem także kogoś, kto dopilnowałby, żeby nigdy więcej nic podobnego się nie wydarzyło. A ja wiem, kogo wybrałeś. Wybrałeś mamę, prawda? Rzeczywiście, Floro. Już wtedy wiedziałem, że jeśli Celesta podejmie się jakiegoś zadania, zrobi wszystko, by je rzetelnie i do końca wypełnić. Oczywiście znaleźli się tacy, którym nie podobały się metody waszej mamy. Wcale nie robi tego dobrze. Właśnie, że dobrze. Daj spokój, Pompadurze. Celesta doskonale zorganizowała pracę. Działa bez mojego pozwolenia i ani razu nie przedstawiła dziennego raportu. Miała czelność powiedzieć mi, że to strata czasu. Co to jest? Mój raport na temat odmowy Celesty przedstawienia mi codziennych raportów. Ze mną nie wygra. Tyle papierów? Wybacz mi, że to mówię pani, ale panna Celesta zupełnie nie zna się na biurokracji. Możliwe, Pompadurze, ale jedno jest pewne. Celesta jest bez wątpienia... Despotyczna, uparta, porywcza. Uważaj, Pompadurze. Oddana, właśnie tego słowa szukałem. Robi dokładnie to, o co nam chodziło. Powiedz mi, Babarze, pewnie już coś wiesz. O czym, Celesto? Ile królestw opowiedziało się za zakazem zanieczyszczania? Mam nadzieję, że wszystkie. Nie całkiem. W chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją patową. To znaczy, że połowa królestw popiera zakaz, a połowa jest przeciwna. Ciekawe, kto może głosować za wyrzucaniem śmieci do rzeki. Na przykład Rataksas. I jestem przekonany, że pociągnął za sobą połowę królestw. Tak, on potrafi być bardzo przekonywający, jak mu zależy. Przeklęty Rataksas. No to co, rezygnujemy? Jeszcze nie. Z moich notatek wynika, że nie został oddany jeszcze jeden głos. Głos króla żółwia. To na co jeszcze czekamy? Poślijmy po niego. Celesta ma rację. Jeśli go przekonamy, żeby głosował tak jak my, zdobędziemy przewagę głosów i zakaz zanieczyszczania zostanie uprawomocniony. Zgadza się, Babarze, ale musimy jeszcze przekonać króla żółwia i królową, a ona... Ona jest taka niedostępna w tym swoim pancerzu, z którym się nie rozstaje. Trzeba użyć wielu zabiegów, by przekonać królewską parę żółwi do naszej sprawy. Będziemy musieli rozłożyć czerwony dywan, przygotować ucztę z 14 daniami. Sprowadzić najlepszych muzyków. Ale ich głosy potrzebne są nam natychmiast. Sam widzisz, panie, jest porywcza.
król Babar do króla Żółwia w sprawie głosowania w kwestii zanieczyszczenia. Niech diabli porwą tego Babara! Musimy coś zrobić, żeby stanęło na naszym! Ale co, wasza wysokość? Król Żółw ma decydujący głos i jeśli zagłosujemy za zakazem, wyrzucanie śmieci do rzeki stanie się bezprawne. A nasza kraina zmieni się w śmietnik. Niech diabli porwą tego Babara! Celesto, uważam, że robisz wspaniałą robotę. Dziękuję, Babarze. Królu Babarze, to straszne. Przybyli ich wysokości żółwie. Ktoś musiał po nich przedwcześnie posłać. Kto mógłby zrobić coś takiego? Ja to zrobiłam. Na czyje polecenie? Na swoje własne. Babar mnie wyznaczył do tej sprawy. Zapominasz, że zgodnie z protokołem wszystkie decyzje muszą być zatwierdzone przeze mnie lub Korneliusza. Gdybyśmy wszystko robili według protokołu, nigdy niczego byśmy nie dokonali. Postępowanie według ustalonych zasad umożliwia rozsądne kierowanie państwem i osiąganie celów. Teraz nie ma na to czasu. Król Żółw musi oddać swój głos natychmiast. Taki pośpiech z pewnością nie leży w naturze żółwi. Możemy stracić szansę. Musisz wybrać, królu Babarze, albo Celesta decyduje, albo ja. Pompadurze, nie stawiaj mnie w takiej sytuacji. Nie musisz wybierać. Mam dosyć odrzucania każdego mojego pomysłu. Rezygnuję. Celesto, zaczekaj. Celesto! Nie ma na to czasu, panie. Żółwie czekają. Jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. Proszę nam wybaczyć, że nie rozłożyliśmy czerwonego dywanu, wasze królewskie... Nieważne, przejdźmy od razu do sedna sprawy. Służę moim piórem. Tak, rozumiem. To bardzo mądrze napisane. Co to jest? Co to jest? Deklaracja! W sprawie zakazu zanieczyszczania jeziora, wysokość. Wystarczy tylko podpisać. Tak, oczywiście. Co o tym sądzisz, kochanie? Mam podpisać tę deklarację? Jeszcze nie, mój drogi. Musimy to najpierw przedyskutować. Z Celestą. Z Celestą? Tak, jej list wywarł na mnie duże wrażenie i chciałabym posłuchać, co ona ma na ten temat do powiedzenia. Do prawdy? Celesta wydaje mi się bardzo, bardzo rozsądna. Jej działania są szybkie i zdecydowane. Istotnie. Mam nadzieję, że ona weźmie udział w tym spotkaniu. Doprawdy? Mam niestety złą wiadomość. Jaką? Celesta miała... Rośnięty paznokieć. Naprawdę? Ale ponieważ łatwo się nie poddaje, za nic nie opuściłaby tego spotkania. Spotkamy się z Celestą, kiedy tylko będzie to możliwe. Wtedy być może podpiszemy tę deklarację. Obudź się, kochanie! Daję tylko odpocząć oczy. Wskażę waszym wysokościom ich pokój gościnny. Świetnie. Właśnie czuję, że mała drzemka dobrze mi zrobi. O, czy to ja mam przekonać Celestę, żeby zmieniła zdanie? Mam iść do niej sam? Oczywiście, że nie, Pompadurze. Och. Za nic nie opuściłbym takiej sceny. Okazało się, że przeproszenie Celesty było trudniejsze niż sobie wyobrażałem. Ale Pompadur, jak wszyscy wielcy dyplomaci, poprowadził tę sprawę z wdziękiem, rozwagą i dostojeństwem. Pompadur potrafi być bardzo przekonujący, prawda, tato? O, tak, bardzo. Kochanie! Daję tylko odpocząć oczom. Dlaczego to trwa tak długo? Chyba muszę sama się tym zająć. Baw się dobrze, kochanie. Oczywiście wiesz, że to, co chcemy zrobić, nazywa się porwaniem. Ja bym tego tak nie nazwał. To raczej serdeczne zaproszenie na siłę. Co takiego? Zaproszenie na siłę? Tak,
Zapraszamy żółwia do rogatej krainy, żeby podpisał tę deklarację. Głosuję za zanieczyszczaniem. Bardzo sprytnie, Bazylu. A więc to nie jest porwanie. Oczywiście, że nie. To polityka. Jak to się mogło stać? Co za nieszczęsne wydarzenie! Nie płacz, Pompadurze! Nie pozwolimy, żeby żółwiowi coś się stało! Mam nadzieję, panie! Bez jego głosu jesteśmy zgubieni! Myślę, że ktoś powinien powiedzieć o tym królowej. Co ty wygadujesz? Podaj mi choć jeden powód, dla którego powinniśmy powiedzieć jej, że król zniknął. Jest jej mężem. To nie powód, żeby... Oto jej wysokość, królowa żółwica. Pani, wyglądasz cudownie, jak zwykle zresztą. Nie wysilaj się, Pompadurze. Witaj, moja droga. Jak twój paznokieć? Paznokieć? Zdarzył się cud. Nieważne, zabieramy się do pracy. Gdzie jest tatuś? Tatuś? Mój mąż, król. Gdzie on jest? Mam złą wiadomość, wasza wysokość. Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu mów, o co chodzi. Najbardziej na świecie nie znoszę owijania w bawełnę. To zupełnie jak my, wasza wysokość. Król został porwany! Co takiego? Jak mogliście do tego dopuścić? Ogłoście alarm! Nie! Nie taki alarm! Nie alarm pożarowy! Alarm pożarowy! Nigdzie się nie pali! Ale sytuacja jest krytyczna. Musisz ze swoimi strażakami przeszukać pałac. I miasto. I las. Szybko! Jak tylko znajdziemy ogień, ugasimy go! Ogień! 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 Panowie! Chcę, byście szukali króla żółwia! Czy on się pali? Nie! A więc kto się pali? Nikt się nie pali! To dobrze, pałac jest bezpieczny. Dobra robota, chłopcy, wracamy do remizy. Zaczekajcie! Teraz sobie przypomniałem, że kiedy ostatni raz widziałem króla żółwia, trochę się dymił! Powiedziałeś dymił? A gdzie jest dym, musi być... Ogień! 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 Przeszukać wszystko! Ogień! Wspaniały pomysł z tym meczem krykieta. Doskonale rozluźnia rękę przed głosowaniem. Masz tę deklarację, Bazylu, a pióro? Wystarczy tylko podpis, wasza wysokość. Świetnie, zakończmy tę sprawę. Żółwiu! Tak, kochanie. Obudź się! Tak, co nie śpię. Może najpierw zechcesz podpisać, a potem sobie pograsz. Proszę. Przepraszam, ale nigdy nie łączę interesów z zabawą. Zajmę się tym po grze. Jednego tylko nie rozumiem, moi panowie. Tak. Kim wy jesteście? Najbardziej zaufanymi doradcami króla Babara. Pompazur i Kornekopius. Tak. Jesteś dużo niższy bez tej białej peruki. A gdzie się podziała twoja trąba? No, moja trąba? No tak, taki długi nos do oddychania. A, moja trąba, niech pomyślę. Pompadurze. To taka moda, wasza wysokość. W tym sezonie słonie noszą trąby uniesione do góry. I trąby w stylu rogu panuje moda na nosorożca. Tak, teraz rozumiem. Bardzo efektowne. On znowu zasnął. Nigdy nie zdobędę tego podpisu. Zrób coś, Bazylu.
Wspaniały strzał, wasza wysokość! Wygrałeś mecz! Co takiego? Ach tak! Czas podpisać, wasza wysokość! Przepraszam, ale nigdy niczego nie podpisuję bez zgody mojej żony. Rozumiesz zatem, wasza wysokość, jakie to ważne, żebyśmy powstrzymali Rataksasa przed zaśmiecaniem rzeki. I to jak najszybciej. Jedno mogę powiedzieć o królu Babarze. Wybrał do tego zadania najbardziej odpowiednią osobę. Mamy dobrą wiadomość. Strażacy znaleźli ślad. Tak? Co takiego? Wyrzuć to z siebie. Spinka od mankietu nosorożca. Czy stało się to, o czym nawet boję się myśleć? Niestety tak. Gdzieś chodzi sobie nosorożec bez spinki przy mankiecie. To już wiemy. To znaczy, że to Rataksas porwał mojego męża? Rety, że też ja o tym nie pomyślałem. Oddajcie mi mojego męża! Królu Babarze, każ swoim oddziałom ruszyć na krainę nosorożców. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Nie możesz? Wypowiedzenie wojny rogatej krainie pogorszyłoby tylko sytuację króla żółwia. Babar ma rację. Uwolnimy króla żółwia bez wszczynania wojny. Celesta i ja uwolnimy króla żółwia. Zgoda. Daję wam na to jedną godzinę. Ale jeśli nie wrócicie z moim mężem, nie ma podpisu. Natychmiast udaliśmy się z Celestą do rogatej krainy. Planowaliśmy wśliznąć się niepostrzeżenie i odbić króla żółwia. Ale nie wszystko poszło po naszej myśli. Nie ujdzie ci to na sucho, Rataksasie! Nie masz prawa tak traktować króla! Jesteś szpiegiem! I naruszyłeś granicę, a w takim przypadku jesteś traktowany jak zwykły przestępca! Wybór należy do ciebie. Albo sprawisz, że król żółw zagłosuje tak, jak ja chcę, albo... Albo naucz się robić na drutach! I co teraz? Wszystko na nic? Musimy się stąd wydostać, Celesto! Nie poddawaj się! Hej, Babarze! Spójrz! W razie pożaru zbić szybkę. Myślisz, że to się uda? Pali się, pali! Czy się pali? Gdzie? Nie się nie pali! Później wszystko wytłumaczymy! W drodze do pożaru? Ucieczka z więzienia! Strasznie! Pozwólcie im uciec! Za nimi! Za nimi! Za nimi! Gonić! Tędy! Jesteśmy w pułapce! Nie jesteśmy! Zjeżdżamy! Nie pozwólcie im uciec! Przeklęty Babar! Świetnie się spisaliście. Uratowaliście króla żółwia. O, mój drogi pieszczoszku, tak bardzo się o ciebie martwiłam. Zupełnie niepotrzebnie. Bombazur i Kornekopiusz wspaniale mnie przyjęli. Chwileczkę, chyba o czymś zapomnieliście. Uratowaliśmy króla żółwia w określonym celu. Coś wam powiem, panowie. W życiu miałam wiele do czynienia z dyplomatami, ale z takim zachowaniem nigdy się nie spotkałam. Wasze metody są brutalne, natrętne i nie mające nic wspólnego z protokołem. Jeśli zaś chodzi o ciebie, panno Celesto, to jestem tobą zachwycona. Naprawdę? Macie nasz podpis. Z tego, co widzę, zapowiadasz się na bardzo dobrego władcę, Babarze. Nie wiem, czy znasz takie stare powiedzenie. Za każdym dobrym królem stoi dobra królowa. Prawda, mój drogi? Jak zwykle masz rację. No więc, tatuśku, podpiszmy tę deklarację.
tatuśku. Tatuśku! Nie śpię, tak, o co chodzi? Ten dzień przeszedł do historii. Na nasze szczęście jezioro, nad którym leży Celestogród, pozostało czyste. A zawdzięczamy to w ogromnej mierze waszej mamie. Dziękujemy, mamo! Nie musicie dziękować. A teraz idźcie się bawić. Ja się puszczam! Zabawiam łopatkę! Ja biorę łapę! Ja pierwszy! Zanieczyszczasz jezioro. Dziękuję. Coś takiego. Ciekawe, po kim ona to ma. Nie mam najmniejszego pojęcia. Wersja polska, Masterfilm. Reżyseria Ilona Kuśmierska. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk Monika Szuszkiewicz. Montaż Agnieszka Kołodziejczyk. Organizacja nagrań Ewa Chmielewska. Wystąpili Krzysztof Kołbasiuk, Cezary Kwieciński, Krystyna Królówna, Zofia Gładyszewska, Małgorzata Boratyńska, Edyta Jungowska, Alicja Rojek, Jacek Jarosz, Andrzej Tomecki, Henryk Łapiński, Tomasz Marzecki, Ryszard Olesiński, Mariusz Leszczyński i inni.